15 października na ulicy głównej w Piławie Dolnej doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci, sprawcą był 67-letni mężczyzna jadący Fordem, który nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. W pojeździe podróżowały dwie osoby, które szczęśliwie nie doznały większych obrażeń. Funkcjonariusze zastosowali postępowanie mandatowe.